i sędzia puścił gonitwę. Patrzy, wychodzi na front, na drugim miejscu Paradise Bay. O, wolniutko, Kaszub trzeci, na ostatnim miejscu Django. Nie najlepiej też wystartowała pod dużą wagą Jenita, jest przedostatnia. Patrz, ucieka, na drugim miejscu Paradise Bay, trzeci jest w tej chwili Kaszub. Gdzieś tam w środku stawki Campo di Fiori, na ostatnim miejscu galopuje w tej chwili Django. 1500 metrów do celownika, spora przewaga Batcha, ale do celownika jeszcze sporo. Na drugim miejscu Paradise Bay, na trzecim nieźle galopujący Kaszub. Poprawiają w tej chwili Campo di Fiori i Baritone, Jenita i Django na dwóch ostatnich miejscach. Tempo troszkę siadło, stawka się lekko grupuje. 1100 metrów do celownika, przewaga Batcha już nie jest tak duża, potem Paradise Bay, Kaszub, no i praktycznie razem galopujące Campo di Fiori z Baritone, a tuż za nimi Jenita i bardzo blisko już Django. 900 metrów do celownika i Paradise Bay ulokowała się bardzo blisko Batcha. Konie galopują parami, z wyjątkiem Baritone, który sam zmierza do celownika, gdzieś w środku stawki. Batcz bardzo szeroko wychodzi na prostą. Paradise Bay złapała kanat i ucieka. W ślad za nią dobrze ruszyła Campo di Fiori. Szuka miejsca przy kanacie, ale nie znajduje. Paradise Bay ma przewagę. Ucieka na niej Tomasz Lukaszek. Ściga go w tej chwili Kaszub. I polem ruszyły Jenita i nieźle Baritone. To jest 150 metrów do celownika, wysyłana Paradise Bay, ucieka. Jenita atakuje ją polem, Paradise Bay, Jenita i w celowniku Paradise Bay, Jenita, Kaszub, Baritone, Django, Campo di Fiori z Batchem na ostatnim miejscu razem.